ta kupa to co? Pies się pani tam załatwił pod drzewem. Ma pani woreczki? Ale ja mam więcej, ja mogę pani pożyczyć, proszę. Ale o co pani chodzi? No pies się pani tu załatwił, co mam pani palcem pokazać? Tak, wiem, widzę, że pies mi się załatwił. No to rozumiem. Trzeba to posprzątać. Nie, ja nic nie będę sprzątać. Proszę bardzo, to jest pani zasrany obowiązek, żeby to posprzątać. O co pani chodzi? Proszę wziąć tę kupę stąd. Do widzenia. No a po sobie pani wody też nie spuszcza w kiblu? No, pani jest jakaś nienormalna, ja nic ja nie jestem sprzątać. Nienormalna? Tak, pani jest nienormalna, proszę się ode mnie odczepić, no. Dobra, idź stąd kobieto, nie mogę na panią patrzeć. Jaki? Dobra, do życia, miłego dnia. Tak, i daj innym ludziom żyć. No, chodź, ty daj innym ludziom chodź, żyć. Chodź, wariatka. W dupę się pocałuj. A co pani robi? Kręcę. No ale po co? Bo się ładnie wściekasz. Wyłącz to. Co? No wyłącz ten telefon. No po cholery ci ten filmik, wyłącz to. Wyłącz to, no! No to ty niepoważna jesteś, przecież ja cię nie będę gonić, wyłącz to. No dobrze. Chcę zobaczyć, jak to kasujesz. Masz. Skasowane. Dukat, chodź. Idziemy. Idziemy. Co to, kupy wszędzie? No i tak są wszędzie, to i na ławkach mogą być, co? Kupa też chce mieć wygodnie. Ty zbierasz kupy i układasz je na ławce? Przecież to jest piękne. To jest jakiś performance? Może się nauczą. Co ta pani robi z twoimi kupami? Jego kupy są akurat bezpieczne. A jak ja znajdę sobie jedną, to mogę położyć na ławeczce? Tak, spoko, dam ci rękawiczkę. Jezu, nigdy nie trzymałam kupy przez rękawiczkę. A bez? Chodź na kawę. Tu, niedaleko. Spoko, możemy się przejść. Patrz, co nakręciłam ostatnio. Zgłoś to na policję, na co czekasz? Na po co? Co oni z tym zrobią? No idź zgłoś to, przecież to jest poważna sprawa. No co ty się tak wydzierasz nagle? No ale to nie głupio ci, że coś takiego widziałaś i nic z tym nie zrobisz? No głupio, ale w takim razie ciebie też mam zgłosić? No, bardzo śmieszne. Mogę ci pomóc, mnie i tak już tam znają. Że się obudziła w tobie wzorowa postawa obywatelska. Nie dawało mi to spokoju. Daleko jeszcze? Mhm. Trochę dalej. Halo? Tak, ta sama ścieżka co ostatnio. Nie, w klubie nie mają takiego sprzętu, dlatego musimy wypożyczyć. No? No pewnie stresuje się. Dobra. Pa. Co taka ładna dziewczyna robi w policji? A co, jakbym była brzydka, to byś wiedziała? No tak. Wtedy bym wiedziała. To było tu. No to chodź. Dobra, to teraz powiedz mi dokładnie, jak to było. Zajebicie!
Tak jakoś krzyknął. Rodziny się kurwa nie zdradza. A gdzie był trzeci? Tam. Gdzie? Tam. Podbiegł i zaczął bić tego chłopaka. Wtedy uciekłam. A ty rozpoznasz ich? Tak, chyba tak. Dobra, to zaczekaj, muszę zadzwonić. Ładnie tu. Mnie też się podoba. Dlatego chciałam na rzece pracować. Chodź ze mną na strajk kobiet. Możesz? Jak nie powiesz im, czym się zajmuję, to może mogę. O mundurku ani słowa. Pomóż mi lepiej. Nie ciągnij. Dobra, już. Wiesz, że znowu przyszło wezwanie w sprawie kup. Niemożliwe. Znowu? No ty się miarkuj, Kinguś. Miarkuj się, bo przez te twoje kłamstwa to ja się nabawię wrzodu w żołądkę. Poradzisz sobie, masz zdrowy organizm. No nie wiem. Jakieś lepsze szczekaczki by wam się przydały. Tam szczekaczki, pompy by nam się przydały, tak jak policja ma. O! Pompy! Ty przy pompie! I celujemy! Yeah! A potem tacy obryzgani uciekają oczywiście! Trzeba oczyszczenia! Oczyszczenia nam trzeba! Tak! A wiecie, że Kinga wieczorami zbiera... Cicho! Nic nie zbiera! No co zbiera? Ten. A drugi? Nie wiem, nie jestem pewna. A jak ja się pomylę? Nie pamiętam, to była jakaś taka spora odległość, to była dawno temu. Słuchaj, to nie są żarty, zgłosz na zaginięcie. Jeszcze raz. Ten? Nie. A może ten? Nie. Ten. Chyba ten. Na pewno? Skup się. Na dziś wystarczy. Poczekaj. Jutro mam taki mały jubileusz. Przyjdziesz? Będę śpiewać, będzie fajnie. Słuchaj, Kinguś, mamy zabezpieczać marsz w listopadzie, wszyscy. Co, wodni też?
Niestety tak, także nie chodź tam na razie do tych kobiet ze strajku, dobra? No, masz ogon, nie wiem, może chcą cię awansować. Kurwa, przecież nie robię nic złego. Ale jakie to ma znaczenie, no? Dobra. Nie dawaj im pretekstu. Muszę kończyć. Ej, Kinga. Na razie. Księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę.
wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich winem, wiatrem, śmiechem. Czekaj. Czekaj. Co jest? Nic. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Przecież widzę. Ej. Nie ma sensu. Co? Wszystko. O czym ty mówisz? O nas. Ale co? Nie kochasz mnie już? Kocham, nie wiem. Jestem lesbą. Od kiedy? Nie wiem, od kiedyś. Spotykam się z kimś. Z kobietą.
powiedziałam Maryszowi. Drodzy pewnie też już wiedzą. Chcę być z tobą. Jesteśmy. Żyć razem. Nie tak szybko. Wolniej nie potrafię. Co, nie chcesz mnie? Ale nie na pełny etat. No nie. Na pół etatu to nie jest miłość. No nie jest. Zgłoście. Jestem na Alejach Jerozolimskich na wysokości Brackiej. Widzę grupę kilku kobiet. Trzymają transparent, są przepychanki. Podeszli pod oddział. 4200 do 3809 zgłoście.
Grupa jest coraz bardziej agresywna, wyrywają transparenty, flagi. Mężczyzna kopie siedzącą kobietę, plują. Podeślij mi siły. No i w tej chwili nie mam wolnych sił. Do 3809 zgłoście. Ciągnął dziewczynę po ulicy. Potrzebne jest wsparcie. Powiedziałem, że będzie wolne siły, to wyszła. Podejmuję. Nie podejmę, czekaj na wsparcie. Podejmuję. Gosiu! Gosiu, do tyłu, do tyłu! Rozchodzimy się! Rozchodzimy się! Dwa kroki do tyłu! Rozchodzimy się, to nie jest zgromadzenie! Gosz! Gosz! Rozchodzimy się! Dlaczego nas nie bronicie? Gosiu! Odsuń się, mówię do ciebie! Odsuń się! Rozchodzimy się! Dwa kroki do tyłu! Rozchodzimy się! No dobrze, to wróćmy do sedna. Panie rzeczniku, dlaczego sierżant Kinga Koprowska została zawieszona? Przecież policja ma obowiązek zabezpieczyć uczestników i ona jako jedyna to robiła. I pani redaktor, oddziały były w pobliżu, obserwowały sytuację. Wszystko było pod kontrolą. Po prostu powinna czekać na wsparcie. Rozkaz był wyraźny. Ale nie można było już czekać. Kobiety zostały pobite i potrzebowały pomocy medycznej. I to nazywa pan pod kontrolą? Proszę państwa, żaden policjant nigdy nie podejmie się akcji w pojedynkę. I Koprowska o tym wiedziała. No ale gdyby czekała dłużej, byłoby jeszcze gorzej. Opinia publiczna jest oburzona i ja jako obserwator publicysta również. Prokurator uważa, że zamiarem atakujących nie było pobicie pokrzywdzonych, tylko, cytuję, okazanie niezadowolenia, że znalazły się one na trasie ich przemarszu. Czyli twierdzi pan, panie rzeczniku, że naoczny świadek i do tego policjantka nie widziała, co się dzieje? Po prostu nie wykonała rozkazu, więc jej zawieszenie jest uzasadnione. No, proszę państwa, kobiety, które manifestowały pokojowo, zostały pobite i na dodatek ukarane grzywną. One, a nie atakujący. Ponieważ w tej sprawie wyrok wydał sąd, proszę państwa, trzeba go respektować. No karać ludzi z pokojowym transparentem grzywną po 200 zł? Dokąd my zmierzamy? No ja mam jednak wrażenie, że jako społeczeństwo jesteśmy w bardzo głębokim kryzysie. Panie rzeczniku, czy Koprowska jest patriotką? No właśnie, według pana, dobrze zrobiła czy źle? Proszę państwa, ja nie będę tego oceniać. To dlaczego wydaliście Koprowskiej zakaz wypowiedzi medialnej? Ponieważ to jest właściwa procedura w tej sytuacji. Koniec. Po prostu się z nią spotkaj. Wiesz co? Jesteś najgłupszą lesbijką, jaką znam. Lesbo debil! No co ona sobie w ogóle o mnie pomyśli? Że dzwonię tylko po to, żeby się z nią pieprzyć? A chcesz? Żałosny jesteś. Że niby co?
Nie mów, kurwa, do mnie tak! Czego mam nie mówić? Że spierdalasz? Że znowu to samo? Czy ty coś w ogóle czujesz? Namiastki czego ty znowu chcesz? Księżyc drań, o tobie nie chcę gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę.